Witam Was, kochani, dzisiaj. Dzisiaj przychodzę z czerniną, tak zwana czarna nalewka, polewka bardziej. Czy ktoś z Was lubi czerninę? Słuchajcie, ja nie umiem gotować. Ja mam przygotowane wszystkie do zrobienia czerniny i ja nie umiem, mi nie wychodzi, ale za to moja mama robi tak wyśmienitą czerninę. Tu jest wszystko, na słodko, kwaśno, rewelacja. I oczywiście z kluskami ziemniaczanymi. Podam Wam za chwilkę przepis. Może spróbujecie i napiszecie do mnie, czy Wam się udało i czy, no i oczywiście, czy kiedykolwiek jedliście zupę z krwi kaczki oczywiście. Także ja się z Wami słodziutko żegnam, zaraz Wam przedstawię przepis. Tu są gruszki, jabłka, rodzynki, marchewka, troszkę octu i co jeszcze jest? Śliwki oczywiście muszą być, węgierki, trochę soli, trochę octu. I co najważniejsze, oczywiście tu już nie ma miejsca, bo wyjadłam. Musi być żołądek, wątróbka i serducho. To jest najwspanialsza rzecz. Jeszcze moja prababcia moja, jak robiła czerninę bardzo, bardzo dawno temu, to jeszcze te pazurki takie owijała mięsem i tymi takimi tam flakami, no to nie są flaki, sorry za wyrażenie, no ale owijała tym tłuszczem i tym takim czymś i to było wyśmienite, ja pamiętam do dzisiaj ten smak. Moja mama już tego nie robi, tylko gotuje na miąsku kaczkowym i dodaje krwi z tej samej kaczki. I co? I z Wami się żegnam, papa. A tak się prezentuje na talerzu w całej okazałości. Smacznego. Pa, pa.